Dzień dobry. Siemanko moi drodzy, ja to jestem Ewa, to jest kolejny odcinek z Project Cars Global Endurance Trophy. No cóż. Mamy czwartą rundę, czyli przepoławiamy mistrzostwa to Autodromo Internacional do Agavle. Algarve, przepraszam. Więc znany nam tor. Już wielokrotnie przez nas zgłoszony, wielokrotnie wygrywany. No i cóż, zostaje nam jedynie co? To przenieść się na kwalifikacje. Przed nami o 14 zaczynamy wyścig, więc będzie bardzo, bardzo, bardzo ciekawa runda. Tak mi się przynajmniej wydaje. My w tym momencie po trzech rundach zajmujemy pierwsze 83 punkty. Ilja Babiński z Rosji ma miejsce drugie 79 punktów. I myślę, że pomiędzy nami dwoma będzie tutaj walka o zwycięstwo. O zwycięstwo, dlatego że no, jesteśmy chyba najszybsi w tym momencie. Ja w ostatnim wyścigu zająłem 7 miejsce, 6 punktów, więc nie wygląda to za ciekawie. W każdym razie widzimy się już na kwalifikacjach, moi drodzy. Dobrze, moi drodzy, zaczynamy okrążenie numerowe toru Algarve. Chciałem tylko zaznaczyć, że pada, więc będzie ciekawie. Jest szybko, jest mokro. Oczywiście Gietek musi nam tu przeszkadzać. Zdarzyłem w Porsche chyba. Zresztą pewnie też. Nie jest mi źle. Po prostu sobie nie może poradzić z tym, czy to auto sobie było. Auto. Nie mógł sobie poradzić z tym Gietekiem. Tor Algarve jest bardzo taki, bym powiedział, specyficzny. Który przypomina Monce. Może nie aż tak w 100%, ale ma te serie takie, że ma takie miejsca, gdzie jest bardzo szybko, tak jak właśnie ostatni zakręt. Oj, to ewidentnie przestrzeliłem zakręt. Oj, ewidentnie. Oj, ewidentnie, Jarek przestrzeliłem zakręt. Jest źle. Zobaczmy, jaki czas zaciągniemy. Jaki czas będzie. ...1.30.825. To jest pierwsze pole. Więc moi drodzy, mi się daje, że to jest wystarczający czas, by zakończyć tę kwalifikację. Nie tym dłużej de facto. Więc widzimy się już na gridzie. No dobrze, moi drodzy, zaczynamy czwartą rundę sezonu z pole position. No i cóż, czeka nas godzina 16 walki. Godzina 16 walki w tym dość interesującym torze. Zdecydowanie w Algarve. Jazda! Oczywiście standardowo przegrałem start. A tu pięknie zamknąłem. Jemu... Krzysiek? Not this time, my friend. Not this time. Już budujemy sobie spokojnie przewagę. Budujemy sobie spokojnie przewagę. Wykorzystuję to, że tor mi leży. Mam nowy setup. Mam dobry setup do jazdy w tym torze. Za szeroko. Wow, spokojnie, Ryszko, spokojnie. Widzisz, za ostro pierwszą część wyścigu. Okej,
chyba trzeba pojechać na 3 pit-stopy. Mi się wydaje. Bo jak inaczej pojechać? Bo jak inaczej, naprawdę ty. Wolni. Mega wolni są. A posiada sobie jeszcze bardziej poziom trudności. Dobra, spalam 2,6 litra paliwa na jedno krążenie. Czyli paliwa mam na jakieś 27 okrążeń. Mam nadzieję, że tyle opony mi wytrzymają. Ależ tam przystawka rozjechała, jakiś kraksa musiał być. Bo inaczej tego nie jestem w stanie że na stosowny sposób pojąć, prawda? No bo jak inaczej to? Przetrwałem, przetrwałem nieodnoszony. Mamy 1,32. Jest szybko, jest szybko. Podoba mi się to. Udany wyścig w Stanach dał mi motywację do treningu. Są to, by się wyścigi nie pojawiały, znaczy jakieś odcinki. Ale też bym zawalny bardzo mocno pracą. Ale też odcinki mam regularnie. Takie streamki. Dobra, git. Jest duszno strasznie. Jeżeli słyszycie jakiekolwiek opady, to przepraszam. Dobra, jest ok. Na razie z paliwem stoimy ok. Widzicie, spylnik grzeje. Opony ok. Nie mam pojęcia na jakiej sytuacji, jaki algorytm generuje ten spodziewany czas. W tym momencie mam 1,31,780. Jest naprawdę tutaj szybko. No, przed nami później dwa fajne wyścigi, długie okrążenia toru, bo czeka nas w następnej rundzie wyścig na Spa. No i potem kończąca runda na torze La Sayenne, czy na pętli La Sayenne w zasadzie, Le Mans 24. A jeśli już my wypowiadamy się, jak już poruszyliśmy temat Le Mans 24, chciałbym bardzo serdecznie pogratulować z kanału Formuła 70 Nikodemowi i Kubie. Z tej nazwy nie pamiętam, najmocniej przepraszam, chłopaki. Ale wygrali zawodnicy właśnie Williams Esport
Racing wraz z dwoma innymi kolegami, jednym z Włoch na pewno, Marcello, pan Marcello. A drugi nie pamiętam, chyba Hiszpanem? Grali organizowany w pierwotnym w zasadzie czasie Le Mans wyścig wirtualny na platformie R Factor 2. Więc mega szacunek dla chłopaków. Tam był oczywiście standardowe to w R Factorze. Jak to w R Factorze standardowe problemy, jeśli chodzi o serwery, no ale panowie wygrali to. Nieprawdopodobne emocje, śledziłem ich wyczyny przez 18 godzin. Bardzo dużo się nauczyłem z takiego rzemiosła wyścigowego. Więc dla mnie to jest mega osiągnięcie. W Polsce niestety bardzo mocno deprecjonowane. Jest większy kanał portali, w sensie. Wtedy. I my koło Ferrari. Tu GT jakieś walczą. Przepraszam, jak tylko przytoczyłem. Dobra, git. Wow, aż się spociłem w razie. Boże, jak jestem szybki, naprawdę. Uspokójmy tempo. Bo na tym torze jak na tym torze, ale tutaj mam tempo i to fest. Aj, wystrzeliło mnie. Aj, te pięcia. Wystrzeliło mi to fest. Myślę o jakimś kolejnym wyścigu GT, może. Może na skary? Zobaczymy, czy te skary są. Podobny problem jak w Stanach. Silnik się niszczy. Mi się nie podoba. Wygląda też tak źle w sumie. Nie tak, spokojnie.
spokojnie sobie tutaj będziemy jechać, myślę. Interesujące. Swoją drogą. Swoją drogą musi książę i musi państwo. Zjazdu. Powiem. Pierwsze paliwo jest. Engine temp is critical now. Watch those revs for a few laps till it gets under control. Chodzisz tam jednostką. Temperatury. Rzeczywiście. Te wyniki są ok. W sensie temperatura schodzi. Fastest second sector. Great driving.
Oni już dwa krążenia tracą, wow. Interesujące. Jest niezwykle interesujące do tego, że sądziłem, że kietyki będą aż tak wolne. Oszczędzania silnika. No i tak jestem. Traffic up ahead. Just the back marker. Stay sharp and take it. Dobra. Nieźle to wychodzi jak na razie. Nie, na razie jest okej. Jeszcze LMP zjeżdża na pit stop. Jestem zszokowany. Naprawdę. Nie sądziłem, że to nastąpi tak szybko. Jeśli miał... Ale w niego przykurwiłem, ale... Takie właśnie historie są w LMP. Niestety... Stawił sobie już strategię. Okay, just take this guy quickly. Just slide on fast, get it done. Mam już ustaloną. Kurwa! Nie ma lepszych podam.
prawdopodobne są te gieteki. Muszę później na nagranie zobaczyć, co było. Mój błąd. Jadę. Jadę, słuchajcie, jak najdłużej, dlatego żeby wydłużyć ten stint na tego pola. Ale mnie wtedy wyniosło. Nie, jeszcze nie chciałem tego komentować na gorąco, słuchajcie. Ale jest. Było nieciekawie. Kurwa mać! Nic się na to nie powiada, gdzie? Dlaczego oni, w sensie boty? Nie potrafią jakby poszanować już takiego jak niebieska flaga. Czekam, ja również naprawa się samochodu. Będzie długi pit, że będziemy cisnąć. O minuty pewnie. I mój przeciwnik również zjeżdża. Nice. Nice, nice, nice. To jest szansa na to, żeby coś może uzyskać. Ale ja mam naprawę, więc ja naprawdę długo będę się naprawiał. Teraz tankowanko. Liczę po prostu na szczęście, słuchajcie. Na szczęście. Prawdopodobne szczęście związane z faktem, nie wiem, jakichś nieprzewidywanych rzeczy, może tempo i tak dalej. Lepiej się tylko wody, bo mam teraz czas. Słuchajcie, no i co? No i lipa. Wymian opon. On już wyjechał, a my się będziemy dopiero teraz naprawiać. No właśnie, kurwa, będzie się naprawiać. Aja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 j
cały wyścig tam. Ja mam skromną nadzieję, że tutaj nie będzie aż tak źle, bo wiem, że tam, znaczy w Stanach nie miałem tempa, to jest zupełnie inna kwestia, ale tu mam tempo. I myślę, że może być całkiem nieźle, jak zaczniemy gonić. Szczęście w nieszczęściu jest takie, że się mój przeciwnik zjechał na tym samym kółku, którym ja zjechałem, więc istnieje duże prawdopodobieństwo, że po prostu będzie nam lepiej. Minuta 20 już w tym momencie. On już kończy pewnie okrążenie. Albo został okrążenie, będzie kończyć. Ja dopiero je wyjeżdżam. Ty, no, jestem w jazdy. No, dobra. All clear. Go, go, go! Okej. Okay.
Okej, okay. Właśnie mnie zdublował. Właśnie mnie zdublowano. No i ciśniemy teraz, nie? Ofiara. Kręcimy wysoko, żeby też silnika zbytnie nie uszkodzić. Nic innego my w tym się nie uratuje, nie? Bo trzeba po prostu cisnąć. Już mówiłem przed chwilą. Ja byłem już na podstawie. Teraz muszę już tylko kręcić kolejne kółka, słuchajcie. Mam dużo paliwa. Przydam się 45 minut walki, to jest naprawdę dużo. To jest naprawdę bardzo dużo. Zjeżdża, zjeżdża, lider zjeżdża. Muszę koordynować i mocno teraz jeszcze walczyć, tylko żeby pierwsze. Silnik się nie przegrał, bo to jest. Teraz tak. Walka jest prosta. Muszę kręcić dobre okrążenia.
która z kolei nie będzie też udawała, że będę jakoś specjalnie hardcore, bo jeździ, bo zużyje sobie. Zużyje sobie cały silnik. Walka. Mamy taką rzeczywistość, a nie inną w tym momencie. Mamy tak, a nie inaczej. Walczymy. Mamy to, co mamy i cóż, no, co nie pozostaje. Dobra. Teraz tak. I teraz plan jest bardzo prosty. Mamy 17 sekund straty. I 13 straty do pozycji numer 7. No i ciśniemy, nie? Bo tutaj wiecie, że nie można podawać w siłę, tylko dystansowy. Już o tym wiele razy mówiłem, czy to w czasie GTX, czy teraz LMP1. Nie możemy się poddawać, bo wyścig trwa się 40 minut, nie? Teoretycznie może wszystko jeszcze wydarzyć. Któryś z LMP1 może coś awarii. Ja mogę zjechać się na 3 pit stopy. To wszystko to jest wszystko się wydarzy. Ja wiem, że jestem szybki tutaj na tym torze. Więc możemy tutaj walczyć o już. Wysokie punkty. Wiecie, nie jest aż tak źle, jakby mogło być. Ciśniemy, ciśniemy mocno. Jazda. Kurwa! Się, prawda. Zagapiłem się, kurde. Teraz sobie szybkie na wszelki wypadek. Wiecie, o co chodzi. O Boże, Panie. Chyba już widzę całą stawkę, ona jest tam dość mocno zbita. Się podoba. 11 sekund wracam. Jak dojadę już do nich, to powinno nastąpić za jakieś
Trzymaj się krążej. To wtedy już. Awans będzie dużo prościej. Spokojnie, 37 minut walki. Jest dobrze, jest dobrze. Naprawdę jest dobrze. Nie jest aż tak źle, jak mógł być. Wiem, że wielu z was myśli: ej, Ewoś, kurwa, co ty wyprawiasz? Wiem, że jest dobrze. Ale patrzę na czas. Jak wjeżdżałem z pistopu, miałem 48 sekund straty do lidera. To są 37,3. A mamy jeszcze 30 minut walki. Jakiś maruder jest. Właśnie o tym mówię. Mamy jeszcze dublowania. Więc ten czas relatywnie zawodnicy GT, znaczy LMP1 tracą na GT-ki. Dla mnie jest czasem plusowy. Owszem, też muszę ich wyprzedzić. Ale proszę to... niespodziewanie szybko. No i już jesteśmy na... już dojeżdżamy do siódmego miejsca. Bo jestem w trybie cały czas oszczędzania silnika. O, podbiło mi to fest. Bamperze. Bo w sumie to jest taki sausage curve. Nie wiecie, ktoś takie basknie. Jeszcze jest jedna kwestia, dojechać, ale przecież są dwie różne rzeczy. Szykuję atak na prostą start meta. Ale... jeżeli nadarzy się okazja. Traffic ahead, back marker's coming up. On mnie hit me! Tu jest walka na noży. Co on robi, kurwa? Jaki cymbał. No i co on jest teraz? Proszę bardzo, dwóch na jednym okrążeniu. No i teraz ciśniemy 10 sekund, mamy do następnego. Pamiętałem też, żeby chodzić silnik. Mamy już 2/3 wyścigu za nami, znaczy w sumie prawie 2/3. Bo to będzie co? 76 minut, tak? 76,5 to będzie 38 minut. No, już przepołowiliśmy wyścig. Liter jest na picie. Uuu!
Darle przyjechać na wysilenie pisa? To ci ciekawostka by była. No i darmo łapię jeszcze jedną pozycję, już jestem piąty. No i teraz wyścig wchodzi w decydującą fazę. Nie pierwsza, nie start, ale właśnie końcówka. Ostatnie 30, 20, od 25, czy w zasadzie od 35 minut w dół. Czasy to są te miejsca, w których się wygrywa wyścig długodystansowy. To właśnie półtorej godziny, godziny czasami. Tyle samo co na pitstopie możesz zyskać, to możesz stracić, nie? Walka o trzecią pozycję pomiędzy Toyotą a Audi. Tutaj tuneluje. Ale przyrżnął tam. Czy to też z hamulcami chyba jest, bo... Nie, dostałem do hamulca. On nie zareagował. There's some traffic up ahead. A backmarker coming your way. Kurwa, no to mi się nie podobuje. No i teraz Toyota jest druga, odjeżdża. Bo Marek się skupił tutaj. Znaczy Daniel Smith skupił się na... No widzicie co jest? Daniel Smith się skupił na walce ze mną. Dobra. I klei go tu drogi, naprawdę go klei. Matko boska, jest dobrze.
hamulce, hamulce. No dobra, no to co, wchodzimy w tryb ataku? You're coming up on a back marker. We don't need any drama here, so keep it focused, keep it safe. Dobra, jazda, chłopak, jazda. Jasna, kurwa jasna. Ciężka sprawa, słuchajcie, ciężka sprawa, to nie było, półtora korzyny to zajęło. Pięknie wykorzystałem to BMW. Mam też zaproszenie, słuchajcie, na sezon mistrzostw TC-karów, czyli tych samochodów turystycznych, bym powiedział, czyli właśnie Opel Astra, Renault Clio, to nie Megane tam chyba jest. Myślę, że fajnie by to było rozegrać. Wyścigu jest w naszym zasięgu. You're closing up on a back marker. Make sure he's seen you. Keep it clean and slide past. Mega emocjonujący wyścig. Teraz tak. 105 sekund. Jest tylko 5 sekund. Naprawdę. Oczywiście on niebezpieczny. Mój ziomuś się do niego dobiera, już do zawodnika miejsca numer 2.
a lider dubluje. A ja dojeżdżam całej tej radosnej kawalkady. Dobra. Mega ważny etap teraz. Nie wiozę, nie jedą Toyota, teraz czas na... Dobra, i druga to ja też za mną jest. Chłopaki zaawansowani są w walku. Ja też walczę swoje cele. Babiński, tak? Jak się mówię. Dobra, ciśnijmy chłopaki, ciśnijmy. Seria zjazdów LMP-ków. Dobra, chłopaki, spokojnie, spokojnie, I tak się wyprzedza po prostu w klasie LMP1. Ale czy ja nie mówiłem, że jest czas na to, nie? Mówiłem. Mamy 18 minut do końca.
mam tą przewagę teraz, że ochłodziłem na tyle samochód. Że po okrążeniu mogę jechać tak na pełnej piździe, nie? Zobaczymy, czy chłopaki się będą zjeżdżać. To też jest fajna kamera w sumie. Babiński zjeżdża. Toyoty zostają. No need for any risk taking here. Just a nice clean path on this back marker. 15 minutes remaining. Najdłużej jak się tylko da. Wstaję najdłużej jak się da, bo to widzę, nie ma sensu w tym momencie. Dlatego, że... Dlatego, że w sumie... Ojej, coś się znowu zabawia się sobie. Backmarkers ahead, you're about to lap them. Get past quick and clean. Nie jest mój wyścig, słuchajcie. Czy,
Dobra, zjeżdżamy. Zjeżdżamy. Zjeżdżamy sobie napisy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Dobra, to zjedźmy ten pit stop ostatni dla świętego spokoju, żebyśmy mieli zapas paliwa. Będzie git wtedy, nie? I będzie wtedy bardzo dobrze. Słuchajcie, no... Przecież teraz są oponki, zmienimy na miękkie sliki, zobaczymy jakie będziemy mieli tempo na miękkich. Więc no myślę, że będzie ok, bo tak czy inaczej, raczej nie inaczej, tempo jest dobre. All clear to go. Proszę bardzo. Mamy wyżej 36 litrów paliwa. Wycieraczką w razie czego. 10 minut remaining. Jazda. Mam to paliwo po prostu dla świętego spokoju, naprawdę. Ten tor nie jest oponożerny, słuchajcie. Spokojnie bym na tamtym komplecie, bo mnie to nie chodzi. Do końca. Ale skoro i tak zjeżdżałem na pit stop, to powiedziałem, no czemuż by nie, prawda? Dobrze, ostatnie 8 minut, ostatnia partia, ostatnia część tego wyścigu. Bardzo, jaki ten gietek musi być wolny, skoro jego już dupluje 13 zawodnik zestawki, czyli też GT w zasadzie, nie? Jakieś 46 gorzej powinien przejść. Nie no, może 4 42.
dobra. Mistrzostwa LMP2 też. Ojej. Stał 50 do końca, jest dobrze. Dzisiaj bardzo dobrze, bo już kończymy. Mam nadzieję, że wy również się cieszycie. Wiecie co wam powiem? Nie wiem, czy nie byłbym na styku. Jeśli chodzi o tamto paliwo, gdybym nie zjechał. Może w Le Monde zrobię. Żeby zrobić tak, że pierwszy stint z małą ilością paliwa, nie powiedzmy na Le Monde, powiedzmy 4-5 krąży na oponach miękkich. To muszę zrobić miękkie, twarde. Nie dojedziemy do 50 okrążeń toru w Algarve, ale 47. Myślę, że powinniśmy dać radę. No i to pora na podsumowanie. Typowy LMP, czy typowy długi dystans. Złożyłem dobre okrążenie kwalifikacyjne, cisnąłem w pierwszej części wyścigu naprawdę dobrze. Potem kolizja z trzema GTK-ami, zerwane przednie skrzydło. Następnie po prostu... Trzeba było zjechać. Trzeba było zjechać. I mieliśmy opony twarde. Zatem
Wyglądam do tyłu może. Do pełna. Próbowałem uzyskać jakikolwiek sensowny rezultat. Trochę moje szczęście, doświadczyłem moje szczęście tak naprawdę. Bo zdobyliśmy je pewnie z dublowaniem GTK-ów, LMP2-ek. Więc było całkiem spoko. Więc całkiem... Całkiem było przyjemnie. Natomiast... Końcówka wyścigu... To moje szczęście trochę, bo czołówka zjechała na podstawy. Ta cała stawka się spłaszczyła. Ostatnie okrążenie, słuchajcie. No i cóż, no i wygrywamy kolejny wyścig. Trzeci już. To jest czwarty, ale ja mam trzecią wygraną. Nie będę ten zakręt szeroko. Znaczy tylko chwilę kieteki straciły ten słup najwolniejsze. Z 6 okrążeń mówię. Nie wiem, trudno sobie powiedzieć. Ale... Większego znaczenia w tym momencie nie ma. Dlatego, że mam przed sobą ostatni zakręt. To był Algabre. I wygrywamy. Wygrywamy, słuchajcie, wyścig w Portugalii. Wygrywamy ten klasyk. Wow. Cóż, moi drodzy, szósta runda za nami. Moje najlepsze okrążenie jest 1.37. A ile straciłem? 7 okrążeń. Wow, najwolniejszy jest Barbadosu. Christopher Lord, proszę bardzo. No nic. Wygrywamy. Ilja Babiński jest drugi. Audi Sportsy Jones, czyli Karel King jest trzeci. Moja Toyota, mój ziomeczek zajął w końcu ostatecznie 7 miejsce, więc nie wygląda to źle. Klasyfikacja zespołowa, klasyfikacja generalna to wygląda tak. Mamy w tym momencie 16 punktów przewagi. Klasyfikacji zespołowej gonimy Edge Racing Team, ale Edge Racing Team... Właśnie, to są LMP2 i są tylko 4, więc tam po prostu... Punkty są bardzo wysokie. Okej. No i nic, moi drodzy. Zostawcie subskrypcję, zostawcie łapkę w górę, wpadnijcie na fanpage i na Instagrama. I trzymajcie się. Do następnego razu. Pa, pa.